Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludziska z tej strony Lufti, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Wiedźmin 2 edycja rozszerzona. My przemedytujemy się do poranka. Jak to mówił i lecimy do znalezienia próbki jadu Kejrana w jego leżu. Czyli jeden sobie musimy iść do jego leża. A. Dlaczego ty mi to machasz? A, bo to mi tak macha, dobra. Mi się ładuje telefon i dlatego mówię coś pipka i pipka. I tak, zbrojnie wziąłem tej nowej. Ulepszę ją od razu. Tak, 8 maj to już jest, możemy sobie iść w takim wypadku. Bez żadnych numerów, dobra? No to lecimy sobie. Chodźmy tutaj. Musimy nawet porozmawiać z Cedriciem, jakim może nam coś odpowie. Albo nie, my już rozmawialiśmy, zdać próbkę. No tak. Chciałem z Cedriciem jeszcze raz gadać. No. I tylko pipka i pipka mi. Nie, dlaczego mi tak pipka? Tu gdzieś w lewo się szło, pamiętam. A, gdzieś tu, tu, tędy. Chyba to nie, jednak nie tutaj. Tydym. Tędy. No ten telefon do mnie dobija. I pipa. Ale słońce. Ale ktoś tam jest. Widzę to. No i dobra, pokonani oni. Szybko jakoś w miarę poszło. No, no muszę odpiąć ten telefon, bo mnie denerwuje, no. Bo jak mam słuchawki, to cały czas tylko tydym, tydym. Poza tym wy to chyba też będziecie słyszeć, no ale... Wow. Bić od mięciów! O ty! Pogrom! Spróbuję zrobić coś innego. Dobra, pokonany. Dawaj mieszek. A tu coś jest? 50 terenów. Pięknie. 50 terenów, to zawsze 50 terenów, że sobie zapiszę. Muszę nauczyć się często zapisywać te gry, bo kurde, zapominam w ogóle o tym. To zapisywać. O! Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Kejran zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Zobaczmy z tej strony. Wow, ładnie wygląda to. Zeskoczmy. Pięknie, cudownie. Teraz tutaj, tak? Tutaj. Tu jest skorzy Mandragory, tak? No dobrze, pamiętałem. Mandragory. Zaraz chyba będę musiał wypić. Albo i nie, będę musiał wypić tego eliksiru. A, nie będę. Piu, ale sobie zrobię innego trika. Quen sobie wezmę na wszelki wypadek. Albo Axie sobie wezmę. O, co?
Kwiatki białego mirtu wziąłem, dobra. Przypomniałem sobie pogrom w Rivii. Wściekły tłum mordujący nieludzi i młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. Lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha. Byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. Widzisz te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. O, gra została zapisana, okej. Medalion zaczyna świecić. Magia. Lub niebezpieczeństwo. To się nazywa szybka akcja, rekombinacja. Utopcy? Starzy znajomi. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladów Kairana i wynośmy się stąd. Podnieś pułapkę. Podniesiona zużyta pułapka. To trofeum z utopca jest. Podnieśmy pułapkę zużytą. Może nam się przyda do czegoś. Chodźmy do tego statku może. No i co tu jest? Przeszukaj wrak statku. Tam coś jest. O! Ciekawa skóra, dratwa, dziennik kapitański, raport kapitana. Przeczytaj dziennik kapitański oraz raport kapitana. Pokażmy, co my mamy. Ekspedycja do Lokminku zasięg sukcesem, który zdołali zarówno władze uniwersytetu, jak i hojni prawy król Foltest. Kto we Flotsam korzysta z królewskiej poczty? Mógłbym to podrzucić. Aha, dobra. To takie buty. Tu coś się dzieje, musimy iść do tego zacznika. O, tutaj. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Kairana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. No i dobra. Odszukaj cieniokost lub porozmawiaj... Odszukaj samodzielnie cieniokost lub porozmawiaj z Cedriciem. Okej. Okay. W takim wypadku będę musiał porozmawiać z Cedriciem. To chodźmy od razu może. Albo od razu uda mi się do trolla, krajówki trolla tej. Wygadałem może tą misję na trolla. Gdzie ten troll tu może być? Kłopoty z trollem sobie wezmę od razu.
No wchodźmy. Muszę sobie kupić potem pułapki, przydadzą się na pewno mi. Tu nic nie ma. A, co to musi być, tak. Okej, okay, to więc chodźmy. Chodźmy do tego trolla, może pogadamy z tym trollem, może coś nam powie ciekawego czy coś. Ale nie tego zabijemy. Będzie everybody pomarańczy, wszyscy skaczą, a ja tańczę. No chodźmy, chodźmy. Jak wiecie, na pewno, na moim kanale ostatnio zaczęło się pojawiać coraz więcej filmików z farminga, no i to jest związane że z farminga i ogólnie z gier i to będzie tak związane, że będę starał się jak najwięcej teraz wam przekazywać, żebyście też mogli pooglądać sobie jak najwięcej, żeby też... Wow! To się nazywa szybkie pogonanie przeciwnika. Dobra, udało dzięki panie. Snakery. Zwariować można. Ten przeklęty las roi się od dziadostwa. W dodatku ten kurwi syn całkiem ogłupiał. Kto? Troll. Od lat bierzemy to za przechodzenie przez most, ale miał w zamian dbać, żeby ten się nie zawalił. I miał odganiać dziadostwo. To o co chodzi? Kupcy z portu mnie posłali, żebym się dowiedział co i jak. Tędy wiedzie jedna droga. Patrzę, a most w ruinie. A ta bezczelna kutasina wyciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu się pytam? A ten jak mi w pysk nie przyłoży, wszystkim gwiazdy zobaczył. Loredo wyznaczył nagrodę za jego głowę. Ten suczy syn to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trolla. Idź do naszego wójta, on ci wszystko wytłumaczy. Bo zmieniaj z chorobą o troll i udaj się do potwora. Okej, okay, a gdzie ten... No, udamy się nawet może do tego trolla, porozmawiajmy z tym trollem. O co to w ogóle chodzi z tym trollem? Że tak powiem, no nie? No nie mam pojęcia o co chodzi z tym trollem w takim wypadku. Skoro chlaj. Nie ma. Czego nie ma? Przejścia nie ma. Daj wódki, będzie. Dlaczego mam ci płacić? Most mój. Most? To jest ruina, nie most. Nic nie dostaniesz. Ty dostaniesz. W pysk. Takiś mocny? Za stary na to jestem. Łoż ty, kutasino, ty. Już! Nie bij! Jużem grzeczny! Jesteś pijany. Ludka dobra. Głowa boli, ale rozum nie boli. Rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi babę. Dobra była. Mięso gotowała. Kto ją zabił? Nie wiem. Siedziałem na moście. Wracam do leża. Mięso nie pachnie. Baba leży, głowy nie ma. Muszę pić. Do karczmy nie mogę. Ludzie by zabili. Muszę pić. Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz chlać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. Dowiecie, co się stało z trolicą. Okej, okay, może zaraz się dowiemy. Co się tu stało z trolicą? No widzicie, jakie tu jaja. Nawet troll chla przez babę, no. Ty baby.
Dobra, udało się Ragę pokonać. Wow. Dobra, Eraga też pokonana. Zresztą jest Quen. Spierdzielać, bo padnę. Wow. No to pięknie. Wiem, się wkopał jak szczerbaty w dwaj czondra. Ja sobie to wczytam. Ostatni zapis w takim wypadku. Mam nadzieję, że gdzieś daleko nie będę. A, akurat, dobra. Akurat, żeśmy z Trollem pogadali, to chociaż tyle. Jakie walczy z impostorami, to jest ciężko, bardzo wam powiem nawet. A to dlatego, że mamy tutaj... Nie możemy blokować ciosów potworów. Aha, uciekła? No dobra. Już nie będziemy walczyć, bo przecież... Zaraz znowu dostaniemy w papę. Na razie pogadajmy może z tym... Gdzie tu z trolicą? Dowiedz się, co się stało z trolicą. Pokażcie mi mapce. Z kim tu mogę porozmawiać, żeby się dowiedzieć, co się stało z trolicą? Może Cedric będzie wiedział. No pójdziemy do Cedrica, pogadamy. Może się czegoś dowiemy. Siema, siema. Widzę, że za słaby na te ragi, zbyt dużo ich tam było. Dlatego. Troszeczkę cię podlepszyć, lepsze mieć ostrze przede wszystkim, przydałoby nam się. Ostrożnie tutaj! Potrzebuję cieniokostu. To mech. Rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Pohandlujmy, zobaczmy co możemy kupić od ciebie. Broni dystansowe, to nie, ale coś co byśmy mogli wytwarzać. Kartacz, ile kosztuje kartacz? Kartę żeśmy kupili. Może teraz jakiś kąsacz. 200, no nie mam takich. Dobra, dzięki. Potwór! Gdzie? Szukajcie kostu w jaskini pod elfimi ruinami. Dobra, tym się zajmiemy potem. W razie może byśmy się dowiedzieli,
Kto zawitł trolicę? Trzeba by się było udać do tego gościa, który tutaj zna się może na potworach, który się zajmuje tu potworami w tym. A Flotsam, o. Tak ujmijmy może to. Cholerne brudasy, niech ich szlak trafi. I co tam u was słychać, moja droga? To przecież zupełnie bez sensu. A w dzień wołać. Chyba tutaj było, z tego co pamiętam. Tak, tak. Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro Flotsam. Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto. Na twoim biurku stoi skrzynka poczty królewskiej. Tak, jednym z moich obowiązków jest opiekowanie się królewską pocztą. Mógłbym przyjrzeć się jej zawartości? W żadnym wypadku. Te informacje są poufne i jedynie ludzie posiadający specjalny glejt mogą do niej zaglądać. Bywaj. Zbierajmy tu może jakieś rzeczy, może coś być ciekawego. Ja jestem cnotliwą niewiastą. Ty cnotliwa. W życiu też znałem jedną cnotliwą. Jak to mówią? I co tam u was słychać, moja droga? Gdybym była młoda. Kto tu może coś wiedzieć o tym? Widzę, że chcesz pogadać. O co chodzi? Opowiadaj, jak było z Foltestem. Chcesz znać wersję, która nie dotarła jeszcze do Flotsam? Król zginął w tajemniczych okolicznościach, a nad jego ciałem przyłapano wiedźmina z zakrwawionym mieczem. Mnie. Zabiłeś go? Cokolwiek powiesz, zostanie między nami. Ktoś mnie wrabia. Zabójca uciekł. I co zrobisz? Będziesz biegał i uderzał na oślep, licząc, że winny sam wejdzie pod ostrze? Nie muszę. Winny jest w lesie ze Skojatel. Znajdziemy się. Geralt, błagam, nie rób nic głupiego. Nie wychylaj się. Jak Loredo się dowie, że podejrzewają cię o zamach. Witam. Wyglądasz na silnego. Zmierzymy się? A może jakiś hajs wygramy? Siłowanie na rękę, tak? Za mocnyś dla mnie! Masz tu twoją wygraną! Spróbuj się z żelastym Janosem! Jest żelasty Janos. Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. Nie, jakiś hajs porządny, a nie tam tylko pomarańcze. Ale nam to fajnie idzie, to takie jest fajna taka rozryweczka. A nie trzeba myszki trzymać. No prawie. Mocnyś! Spróbuj z grubym Maćkiem. Gdzie jest gruby Maciuś? Chodź, moc? Maćko. 30, a jak? Patrzaj 30 to 30. Cuda i dziwy! Tak, ptasie radio, cuda i dziwy. Na wielkie jaja Vejopatisa. Masz krzepę. Twoja nagroda. Jest jeszcze jeden. Jak dotąd,
Nikt z nim nie wygrał. Kto? Bartosz Szkuta. Znajdziesz go w wiosce. Na jajcach też masz siłę? Pokonaj zawodnicy, jeszcze jeden został. Nam do pokonania. A może chodźmy do wójta. Wójt gdzieś tam ma być. Wójta, może z wójtem pogadajmy. Ale tak, ma nie, że mają komendanta, mają wójta. Kurde, sąsiada i kurde, oni mają pół wsi tutaj ze sobą. Dzisiaj opowiem, jak powstawała Binduga. Dawno temu... To nie tu. Ja szukam tu. Szukam tu Sołtysa. Bądź zdrów! Chyba to ten będzie. Dom jednak, tak mi się tutaj wydaje. Drzewa okazały się za wielkie i za twarde na Edirnickom stanie. Nie. A na ogień puszcza odpowiadała wysyłając... Po co mu dwa miecze? Gubi je czy co? Tak, gubię. Coś wisi w powietrzu. No otwórz. Która to jest hacjenda? No gdzieś to musi być wójt, no. Co mu dwa miecze? Gubię czy co? Czechera, jak to mówię, Czechera. Witaj. To nie to. O! Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce spod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże. A i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Co się porobiło z potworami? Widać w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców walcząc z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Skąd masz ten łeb? Kupiłem. Majątek wydałem, ale warto było. W Bindudze nikt nie ma trollowej głowy. Kto ci sprzedał? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w leżu zdybać? A tego Dymitra gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Odkupię od ciebie tę głowę. A w życiu? Łeb jest mój, no i chuj. Dobrze zapłacę. Chyba, że wolisz barter. Jak już, to możemy zagrać w kości. Jeśliś tego wart, oczywiście. Dzięki. Pomogłeś mi. Tak, porozmawiaj z człowiekiem Dymitra w karczmie. Dymitro. Mam jednego na uczelni Dymitra. Pięknie, to już wiemy, gdzie jest głowa trolicy, tak więc kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Ja już wam dziękuję, zapraszam na kolejne, subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie, lajkujcie, do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Hej, cześć i czołem!